Kociewskie pióra będą wręczane w tym roku już po raz dziesiąty. Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 30 stycznia. Od 2005 roku Towarzystwo Społeczno-Kulturalne imienia Małgorzaty Hiller w Zblewie wręcza kociewskie pióra, czyli nagrody za osiągnięcia i zasługi dla naszego regionu w dziedzinie literatury, publicystyki oraz animacji kultury. Co roku przyznawane jest też wyróżnienie za całokształt działalności. Do kogo tym razem powędrują kociewskie pióra, zależy również od państwa. Do nagrody można zgłaszać ludzi działających dla Kociewia, działających na Kociewiu, na rzecz kultury Kociewia, propagowania jej. Zgłoszenia przyjmowane są do końca stycznia. Wniosek o przyznanie nagrody można znaleźć na stronie wrota-tczewa.pl. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego imienia Małgorzaty Hilar, która mieści się przy ulicy Głównej 40 w Zblewie. Wniosek można też wysłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres gbpsblewomałpawp.pl. Kandydaturę oczywiście trzeba uzasadnić. Warto też udokumentować osiągnięcia osób, które są typowane do nagrody, natomiast typować może bardzo szerokie spektrum osób, instytucji są to i organy administracji samorządowej i stowarzyszenia i fundacje i organizacje pozarządowe również osoby prywatne